NHPedia jest to projekt, który ma za zadanie, jego głównym celem było pokazanie jakby bogactwa historycznego Nowej Huty, jej mieszkańców, historii zarówno obecnej z czasów jakby budowy socjalizmu, ale również z czasów przed II wojną światową, sięgających do przysłowiowego mamuta. Naszym celem jest przede wszystkim to, aby całą wiedzę na temat Nowej Huty zebrać w jednym miejscu. Stworzyć taką jak gdyby małą Wikipedię nowohucką, czyli NHPedię. A jakby każda, jeszcze jakby wracając do sposobu dystrybuowania tej wiedzy, mamy właśnie suwak epok, który nas przenosi z epoki do epoki. Na każdej z epok mamy kategorię, wybranymi przez nas takimi najbardziej charakterystycznymi artykułami, bądź zdjęciami, bądź materiałami, na przykład ludzie, społeczeństwo, Ptaszycki Tadeusz. Mamy od razu do niego artykuł. Możemy również geograficznie namierzać poszczególne jakby miejsca w Nowej Hucie. I mamy mapę Nowej Huty. Jakby głównym kluczem jest, jest kolorystyka. Każda epoka ma inny kolor, możemy sobie pokazać tylko z tej epoki. Mieszkańcy Nowej Huty mają bardzo, bardzo wysokie poczucie jakby patriotyzmu lokalnego. Właśnie też gdyby tak nie było, to byśmy nie wymyślili takiej inicjatywy, nie popchnęli tego do przodu. Liczymy na to, że osoby, które mają w swoich prywatnych archiwach różnego rodzaju zdjęcia, pamiętają jeszcze czasy początków Nowej Huty, aby tak naprawdę tą wiedzą się podzieliły. Żeby ci użytkownicy zamieszczali swoje teksty, wspomnienia, zdjęcia, mogą również zamieszczać pliki audio, czyli jakąś muzykę młodzi ludzie mogą zamieszczać. Można zamieszczać filmiki z YouTube'a, także pole do popisu jest olbrzymie, ogromne. No i mamy nadzieję, że strona będzie się rozwijać i z czasem będzie zwiększać swoją objętość treściową. Trzeba powiedzieć, że był to zawodnik prawie kompletny. Bardzo dobra sprawność fizyczna, bardzo dobre myślenie taktyczne, czyli czytanie gry, przejrzystość w grze. No i zawsze dobre przygotowanie fizyczne i faktycznie nigdy nie schodził poniżej pewnego poziomu, a bardzo często decydował o wyniku meczu. Zdobywając trzykrotnie z rzędu Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski, trzecie miejsce, zdobywając Puchar Polski, no to było tutaj na arenie krajowej na pewno duże osiągnięcie. Podczas tych najważniejszych meczów atmosfera była wspaniała. Kibice nas praktycznie na stojąco dopingowali przez 60 minut i o tym się mówiło później przez cały tydzień do następnych zawodów. I to były te najważniejsze chyba dla nas jako zawodników, a także dla tej drugiej strony, dla kibiców momenty sportowe w Nowej Hucie. Bardzo skuteczny ze skrzydła, bardzo dobrze współpracujący z zawodnikami na pierwszej linii kołowych. Również był zawodnikiem uniwersalnym, bo grał na każdym rozegraniu, co było. I repertuar rzutów był dość obszerny, bo i z wyskoku, z przeskoku, jak i z biodra. Tutaj była jego charakterystyczna ręka, a zwłaszcza nadgarstek. Widzą Państwo, pięciu stoi na kolejce, szósty agresywnie wychodzi do przodu. Tak, tak. Bramka zaliczona. Młody Garpiel, który zamienił nie najlepiej spisującego się Przybysza, zdobywa 11. bramkę. Ja zdobyłem z reprezentacją trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Zdobyliśmy srebrny medal w Pucharze Świata. Nie dane nam było pojechać na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles ze względu na bojkot polityczny. Wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda. Bo ci debiutanci z Moskwy, jak z naszej kadry hutniczej, czyli Zbyszek Gawlik i Jurek Karpiel, naprawdę mieli bardzo, bardzo duże szanse zaistnieć i to wysoko na olimpiadę w Los Angeles. To mamy atak prostopadły, że możemy zagrozić. Jeszcze raz. Wystawa Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty Wadów to piąta wystawa już w cyklu opowiadająca o dawnych miejscowościach podkrakowskich, które dziś tworzą dzielnicę Nowa Huta. Wadów to miejscowość, która może się poszczycić niezwykłymi losami,
związanymi z jego niezwykłymi właścicielami. Bo mieliśmy tutaj zarówno rycerskich wojowników, jeszcze z czasów średniowiecza, niezwykle światłe umysły zaangażowane w odnowę Uniwersytetu Krakowskiego, i lekarzy, i farmaceutów, a później niezwykle ważne i niezwykle odważne kobiety, a także wspaniałego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który o mały głos nie został prezydentem Rzeczpospolitej. Wystawa prezentuje różne zbiory, zarówno zbiory muzealne, jak i zbiory z prywatnych kolekcji, związane w jakiś sposób z dziejami Wadowa oraz jego właścicieli. Możemy tutaj zobaczyć pamiątki pozostałe po słynnych krakowskich aptekarzach, szasterach. Możemy zobaczyć na przykład stare, jeszcze XIX-wieczne naczynia aptekarskie, które zachowały się do dnia dzisiejszego w zbiorach Muzeum Farmacji UJ. Możemy zobaczyć naczynia lepione przez starożytnych mieszkańców Wadowa, garncarzy, którzy na terenie Wadowa posiadali warsztat rzemieślniczy, warsztat garncarski. Możemy zobaczyć portrety właścicieli, dawnych właścicieli Wadowa, a także wzruszające pamiątki po dawnych właścicielach, jak choćby prywatny list Heleny Wężykówny do księdza Stefana Pawlickiego, który Państwo możecie wziąć do ręki i przeczytać, o czym XIX-wieczne damy pisały do swoich powierników.